Magda Żakowska. Dobry wieczór. W najbliższych godzinach na niebie nie zabraknie rozpogodzeń, w czasie których jednak temperatura szybko powędruje w dół. W nocy jeszcze na północnym zachodzie opady śniegu, na zachodzie także w centrum dużo chmur, ale też przejaśnienia, a w pozostałych regionach już pogodnie, poza chmurzeniem małe lub najwyżej umiarkowane. Na zachodzie nad ranem temperatura nie powinna jeszcze spadać poniżej minus 2, minus 3 stopni, a najzimniej będzie na Podlasiu, tam o poranku minus 12. Jutro przeważać będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Opady śniegu mogą wystąpić nadal na wschodzie, na południowym zachodzie, a także lokalnie na północy. Na wschodzie znów najzimniej od minus 4 do minus 6 stopni, z kolei na zachodzie jeszcze słupek rtęci wzrastać może do zera. W najbliższych godzinach w zachodniej części regionu zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale w nocy im dalej na wschód, tym więcej pogodnego nieba. Zimno nad ranem, temperatura średnio spadnie do minus 9 stopni, powieje z zachodu słabo. Jutro od rana zachmurzenie duże, chwilami umiarkowane. Jeszcze w ciągu dnia delikatny 2-3 stopniowy mróz. Powieje z północnego zachodu, również słabo, chwilami umiarkowanie, a ciśnienie powędruje w górę. Jutro będzie 1013 hektopaskali. Kolejny tydzień powita nas mglistym i zimnym porankiem. Również poniedziałkowe popołudnie będzie bardzo mroźne, ale też pogodne. We wtorek na niebie więcej chmur, ale mróz nie odpuści. W środę nad ranem nawet minus 11, minus 12 stopni, lokalnie temperatura będzie jeszcze niższa. W ciągu dnia na niebie dużo chmur, nie powinno jednak padać. Nadal będzie zimno, bo termometry pokażą w środowe popołudnie minus 6, minus 7 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.